Bądź świadoma. Cytologia. Nie myśl, nie czekaj. Badaj z życiem, nie zwlekaj. Pod takim hasłem na terenie gmin Piekuszów zorganizowano cykl spotkań edukacyjnych poświęconych profilaktyce raka szyjki macicy. Panie dowiedziały się, jak dbać o swoje zdrowie, aby zminimalizować wystąpienie chorób nowotworowych, a przede wszystkim, jak i gdzie wykonać bezpłatne badania cytologiczne. Prelekcje dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy poprowadzili pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Koordynatorem spotkań z ramienia gminy Piekuszów była Barbara Drogosz, wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Piekuszowie, a zarazem przewodnicząca Komisji do Spraw Oświaty, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej oraz Małgorzata Pietrzykowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekuszowie. Podczas tych spotkań edukacyjnych panie mogą skorzystać z wiedzy tutaj pań z onkologii na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Mogą poznać źródła zachorowań, mogą poznać jak zdrowo żyć, jak w jakim czasie się badać. To wszystko panie, które tutaj nam te wykłady przedstawiają, to wszystko mówią. Oprócz tego panie korzystające z tych wykładów dostają upominki, takie bardzo fajne. Oprócz tego dziś jest to piąte spotkanie z kolei na terenie naszej gminy. Odbyły się już 4, jedno w Piekuszowie, kolejne w Zajączkowie, w Rykoszynie i w Łosieniu. Dziś mamy tutaj ostatnie spotkanie w Jaworzni. No i na tym ostatnim spotkaniu, na życzenie również pań, jest cytobus, gdzie panie mogą sobie zrobić zupełnie bezpłatną cytologię. Uczestniczki spotkań miały możliwość wysłuchania profesjonalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Profilaktyka dlatego jest taka ważna, ponieważ jest to najtańsza z metod, prawda, zapobiegania, w związku z czym te badania, te spotkania, które organizowane są na terenie gminy Piekuszów, oczywiście za porozumieniem pana profesora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i wójta pana Zbigniewa Piątka, dają to, że panie mogą z bliska podczas naszych wykładów zrozumieć sens i cel pobierania cytologii. Sens i cel pobierania cytologii to to, że to jest badanie delikatne, badanie, które nie wymaga specjalnego przygotowania. To nie pobieramy badań cytologicznych wtedy, kiedy pacjentka leczy się, wtedy, kiedy ma krwawienie menstruacyjne, wtedy, kiedy jest po jakichś dużych zabiegach. Oczywiście są dni wyznaczone, najlepiej 4-5 dni po miesiączce i tuż przed miesiączką już nie pobierać też na 4-5 dni. Oczywiście jest czas owulacyjny, kiedy troszkę ta trudność w technicznym pobieraniu cytologii jest, ale mamy na tyle przeszkolone położne, że sobie z tym radzą. Sens, tak jak powiedziałam, najlepszy, ponieważ profilaktyka to jest numer jeden w rozpoznawaniu raka szyjki macicy i jest to badanie, które pozwala, może nie w 100% stwierdzić, ale już potwierdzone jeszcze kolejnym badaniem histopatologicznym pozwala nam stwierdzić na zmiany, które są już takie przednowotworowe bądź nowotworowe na tarczy pokrwowej szyjki macicy. Jak chronić się przed rakiem szyjki macicy? Przed rakiem szyjki macicy należy zacząć, tak jak powiedziałam, od cytologii. Cytologię pobieramy w programie paniom od 25 do 59 roku życia. Pobieramy je wszędzie, mobilnie, czyli w cytobusach, cytomamobusach, w centrum onkologii, codziennie w godzinach, powiedzmy, do pasowanych dla pacjentki. Badania cytologiczne pobieramy nawet po południu, w jeden z dni tygodnia. Chronić się tylko badaniem cytologicznym. Od tego się wszystko zaczyna. Oczywiście, że należy sobie pomóc innymi badaniami, badaniami obrazowymi, badaniami klinicznymi, badaniami lekarskim, prawda? Jeśli już jest jakaś zmiana wychwycona w badaniach cytologicznych. Bo to, co dzieje się na tarczy pokrwowej szyjki macicy, pierwsze, o czym nam mówi, to cytologia właśnie. Podczas 5 spotkań, jakie odbyły się na terenie gminy Piekuszów, zachęcano wszystkie panie do regularnych badań cytologicznych. Na prośbę mieszkanek gminy Piekuszów na ostatnie z cyklu 5 spotkań, które odbyło się w Jaworzni, przyjechał cytobus. Panie chętnie się badały i zachwalały głośno pomysł wyjścia z badaniami do mieszkanek. Ja się bardzo cieszę. Myślę, że kobiety z reguły nie mają czasu podjechać, gdzieś tam umówić wizyty, to też trzeba czekać na wizytę, a tutaj wszystko pod ręką, na miejscu, także trzeba przyjść, skorzystać. To dobra okazja. Warto, ponieważ teraz wiemy, jakie są czasy. Jemy chemię, wdychamy chemię. Wszystko nas gdzieś tam od środka niszczy. No coraz więcej tych przypadków raka szyjki macicy. Myślę, że trzeba zapobiegać, czyli badać się, jak najwcześniej wykrywać dane choroby.
Podczas spotkań uświadamiano kobiety, jak ważne są regularne badania. Każda z uczestniczek prelekcji otrzymała ciekawe upominki. Kolejne prezenty powędrowały też do pań, które wykonały bezpłatną cytologię. Do wygrania był także sprzęt AGD za najlepsze hasło profilaktyczne. Akcja została zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach projektu pod tytułem Być świadomą kobietą, ukierunkowanego na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.